Jestem tak zdenerwowany, a mam nadzieję, że jakoś to minie, że chłopaki nagrywają z grona. Witam. Okej, nazywam się Tomasz Lis. Chciałbym wam opowiedzieć historię pewnego serwisu. Nie chodzi tylko o ten serwis, ale mam nadzieję, że błędy, które tutaj pokażę, jak popełnialiśmy przy startupie, jakoś wam pomogą przy waszych startupach, żeby ich nie popełniać. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od pewnego forum internetowego związanego z radiostacją. Było to forum, było na nim jakieś 80 osób, bardzo ciekawe postaci, dużo ze sobą gadaliśmy. Z radiostacji został zwolniony Paweł Sito. To było krótko po pęknięciu bańki internetowej i tak naprawdę nie miał pomysłu, co robić dalej. Postanowiliśmy, że będziemy działać w internecie, że będziemy robić różne ciekawe rzeczy. Był taki pomysł na projekt, który się nazywał Stacja TV. Podczas tego projektu, który koniec końców upadł, poznałem Wojtka Sokruka, z którym bardzo się zaprzyjaźniłem, z programistą. No i z tym Wojtkiem postanowiliśmy, że będziemy dalej działać. Dajcie serwis. Mieliśmy głowy pełne pomysłów i chcieliśmy razem zacząć coś robić. Było nas dwóch, dołączył do nas Bronek, tylko problem polegał na tym, że ja mieszkałem w Wielkopolsce. Bronek był łysy. Proszę. Bronek. To jest drobne, brawa, że ja mieszkałem w Wielkopolsce, Wojtek mieszkał w Warszawie, to coś z tym panem trzeba było zrobić. No, wszystkie duże amerykańskie firmy zaczynały od garaży, no więc my też postanowiliśmy, że taki garaż powstanie u nas. Wybór padł na ulicę Kotomowską, na bardzo przytulne mieszkanie z bardzo nieprzytulną babcią Basią, jako właścicielem, która nawiedzała nas bardzo często. Zrobiła nam okropne jazdy. To mieszkanie to było takim naszym małym wszechświatem. Tam pracowaliśmy, mieszkaliśmy, imprezowaliśmy. Tam była jakaś serwerownia, spotykaliśmy się z kumplami. Działy się różne dziwne rzeczy. Na pewno was interesuje wizyta ABW. A zdarzyło się to pewnego dnia, siedziałem przy komputerach, oczywiście YouTube włączony, jest tam, działamy, bawimy się nie do końca legalnym oprogramowaniem i w pewnym momencie dzwonek do drzwi, przychodzi dwóch smutnych panów, wyciągają legitymację ABW, byliśmy totalnie przerażeni, okazało się, że chodziło o sąsiada, jakiś wywiad, który... ale zrobiło to na nas kolosalne wrażenie. Przestałeś się tam grać firmę. Nie, ale zaczęłam grać firmę. No i właśnie w tym mieszkanku powstała taka nieformalna grupa kreatywna Friendly. W ich skład wchodziłem ja, którego zadaniem było jakieś tam finansowanie tej naszej działalności. Miałem trochę kontaktów, zajmowałem się również kreacją, pomysłami. Wojtek Sobczuk, zwany Soplem, bardzo uzdolniony programista JSP, umysł analityczny, fajny chłopak. No i Piotr Bronek Bronowicz, właśnie ten pan w pomarańczowym, wulkan energii, pomysłów, świetny grafik i HTML-owiec. Przez ten czas, gdy mieszkaliśmy na Chotomowskiej, pracowaliśmy na Chotomowskiej, przewinęło się wiele różnych osób, które tutaj też chciałbym wymienić. Kalor, czyli Kamil, Wojtek, Darek, Łukasz, programiści, PR-owcy, ludzie od jakichś tam treści pisanych w internecie. No i oczywiście współpracowali z nami nasi przyjaciele i znajomi, chociażby z Forum, czyli tego forum. Jesteśmy na Chotomowskiej, no i jest dylemat, co robić. Postanowiliśmy pójść bardzo szeroko.
mordy teraz, dywersyfikację. Uznaliśmy, że każda branża jest dobra, byle przynosiła nam, dla nas jakieś pieniądze. No i zainwestowaliśmy m.in. w taki dosyć niszowy rynek, czyli produkcję bombek choinkowych, bardzo wysokiej jakości zresztą. Tak, a jak się zaczęliśmy wchodzić w internet głębiej, no to też szliśmy bardzo szeroko. Czyli serwisy konsumenckie, agregatory, erotyka, czyli tam SM Sex, taki serwis robiliśmy. Pokrzyliśmy trochę, tutaj tak ciszej powiem, były pisane bez dialery. No, nie zawsze jest różowo. Ale staraliśmy się ze wszystkiego wyciągać wnioski. Szukaliśmy nowych pomysłów, rozglądaliśmy się po sieci. No, staraliśmy się skopiować jakieś standardy, które obowiązywały w Stanach, które nam się podobały i nam wydawały się użyteczne. Były trzy główne projekty grupy kreatywnej Pendlay. Tak jak mówiłem, Luxorna, czyli sprzedaż bombek choinkowych i tworzenie, Nevinie.pl. Nevinie.pl były w pewnym momencie głównym, takim korowym naszym przedsięwzięciem. Był to chyba pierwszy w Polsce serwis konsumencki i porównywarka cen. A wzorowaliśmy się na Opinions.com, który wtedy zaczynał odnosić sukcesy w Stanach. A mieliśmy bardzo duże wątpliwości natury moralnej, czy możemy się tak ostro wzorować na już istniejącym serwisie, czy nie łamiemy jakichś standardów moralnych, co teraz pewnie wywołuje śmiech na sali, bo wszyscy czyną od wszystkich i nikt się nie przejmuje tym, jak jest naprawdę, jak być powinno. A z Epiniami wiąże się bardzo śmieszna historia, bo w momencie, gdy już bardzo ostro pracowaliśmy nad gronem, to serwis nie został zupełnie przez nas opuszczony. Nie zaglądaliśmy tam przez kilka miesięcy, i nagle w jakiś przypadkowy sposób chyba Bronek właśnie odpalił sobie tą stronę i okazało się, że ten serwis żyje bez żadnej ingerencji. U nas tam było kilka tysięcy osób zarejestrowanych, którzy opisywali te produkty, bawili się tym serwisem bardzo mocno. Myślę, że gdybyśmy w tamtym czasie dużo więcej uwagi zwrócili na opinie.pl, to być może odnieślibyśmy większy sukces niż w tej chwili odniosło Grono. No i Gronomet, czyli temat rzeka. Tutaj pokrótce chciałbym wam powiedzieć, jak dokładnie wyglądała historia Grona w punktach. W lipcu 2003 roku przyjaciel Bronka Arek, który mieszkał wtedy na Węgrzech, zwrócił uwagę właśnie Bronkowi na serwis VIF.hu, który był oparty na teorii Milgrama, czyli ta teoria głosi, że do każdego człowieka na Ziemi można się dostać czy skontaktować poprzez sześć kręgów, sześć takich podań dłoni. Że każdy dla każdego trafi w maksymalnie szóstym rzucie. No, Bronek się trochę zafascynował tym serwisem. Zaczął się rozglądać po innych serwisach społecznościowych, które wtedy powstawały. No i przyszedł do nas, czyli do mnie i do Wojtka z tym pomysłem, że to jest fajne, robimy to i to będzie działać. No my oczywiście trochę się uśmiechnęliśmy i co ty za głupoty opowiadasz, to jest nudne, co ten serwis ma przynosić, a nie ma sensu w ogóle babrać się w tego typu rzeczy. W sierpniu Bronek z Kalorem bodajże już zaczęli coś spisywać, żeby nam pokazać, żeby nas jednak przekonać, że to się uda i będzie warto się za to brać. No i tak dla świętego spokoju padła decyzja, że jednak będziemy ten serwis robić. Wypadł na GSP, ponieważ w tym Wojtek czuł się najlepiej, miał tam swoje biblioteki i bawił się tym językiem. No i zaczęliśmy kreślić sobie w wyobraźni, co ten serwis tak naprawdę ma nam dawać, na czym ma polegać i co użytkownik może z nim zrobić. Nazwaliśmy się Friendnet. Tak jakoś padło pierwsza myśl, która nam przyszła do głowy, to właśnie, żeby tak nazwać ten serwis. Ale ta nazwa nie była zbyt ciekawa i no,
szukaliśmy innych rozwiązań. Było kilkaset pomysłów. Jednym z nich, tutaj przez Kalora, to było grono. Grono.pl było zajęte, grono.com bodajże też, było grono.net. No i tak te nazwy mieliśmy i trzymaliśmy je sobie w kieszeni. Im dłużej pracowaliśmy nad gronem, tym bardziej ten pomysł nas ciągał, tym bardziej wydawał nam się ciekawy. Rodziło się coraz więcej możliwości. Chcieliśmy, żeby ten serwis był takim intranetem w internecie, gdzie zaufani ludzie na zaproszenie będą mogli realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby związane właśnie z siecią. Bronek zaczął rysować grafikę. Też był duży problem, bo nie chcieliśmy się skupić się na prostocie, czy rozwijać to jako portal. Tak naprawdę pamiętam, że robił wycinanki z papieru, żeby sobie wymyślić logo połączonych ludzi. W styczniu serwis już działał tak naprawdę u nas w sieci wewnętrznej. Szukaliśmy błędów, staraliśmy się go rozwijać. Pracowaliśmy bardzo ciężko nad nim. Momentami było 24 godziny na dobę tak naprawdę. Zaprzestaliśmy już robienia hałtur, skupiliśmy się właściwie tylko nad gronem. 11 lutego została zarejestrowana domena gron.net. Start serwisu nastąpił w nocy z 20 na 21 lutego. Wtedy opublikowaliśmy serwis. Na początku zaprosiliśmy do niego grupę około 50 naszych najbliższych znajomych po to, żeby testowali, żeby ta beta stała się serwisem dobrym. Tak naprawdę pod koniec kwietnia poczuliśmy, że jest wielkie święto, bo już było 1000 użytkowników, były bardzo fajne opinie, dostawaliśmy maile, że to się sprawdzało, jest ciekawe, jest interesujące. Był problem troszeczkę z zarządzaniem tym serwisem, bo tak naprawdę wszyscy robiliśmy wszystko i nie było menadżera tego projektu. No ja zajmowałem się takim prezesowaniem troszeczkę. A Wojtek, ponieważ jest programistą, analitykiem, miał głowę na karku, notatnik i rozdzielał sprawy związane ze sprzętem, z programistami i w ogóle jakąś tam naszą działalnością. Bronek miał różne konto w banku, więc on odpowiadał za finanse, za to, żeby wszystko grało. Niestety nie mieliśmy spisanej żadnej umowy. Byliśmy przyjaciółmi, byliśmy kuplami, a wydawało nam się, że będzie tak wiecznie. I jedyny sposób, w jaki mogliśmy się zabezpieczyć, to na przykład przy kupowaniu domen. Domeny były rejestrowane na adres mojego domu, ale nazwisko Wojtka. Wojtek był ich administratorem. A teraz w pewnym czasie mantra Bronka, którą od czasu do czasu zaczął nam mówić, czyli trzeba sformalizować działalność, nie ma zysków, nie będziemy mieć problemów, ale zaczęła nas trochę męczyć. No, w końcu usiedliśmy do stołu i jak to będzie, jak już odniesiemy wielki sukces, co z tym zrobimy. Podzieliliśmy się zyskami, tak jak tutaj widzicie, wirtualnymi zresztą. Ale nadal nic nie mieliśmy spisanego, nie mieliśmy założonej działalności. To wszystko przynosiło koszty, nie przynosiło zysków, więc no, nie odprowadzaliśmy podatków. Ponieważ ta nasza działka, czyli Luxorna.pl, która przynosiła jakiekolwiek zyski, zaczęła się coraz bardziej rozwijać, no to powstał problem założenia spółki. W Luxorne zaangażowane były jeszcze dwie dodatkowe osoby, dlatego nie mogliśmy na tą formę działalności zarejestrować grona. W maju powstaje Luxorna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na nią, żeby spełnić zadość formalnością, rejestrujemy w GIODO bazę danych gron.net. Tak jak
tutaj napisałem, do końca zeszłego roku cały czas baza danych GIODO była zarejestrowana na Luxonie, co jest dziwne, bo w regulaminie grona widniały różne spółki i nikt się tym nie zainteresował. Zastanowiliśmy się, jak będzie wyglądał rozwój naszego serwisu. Bronek na podstawie jakichś tam analiz statystycznych i już istniejących serwisów w sieci przygotował nam optymistyczną wersję krzywą dzwonową, jak to będzie fajnie, że we wrześniu będziemy mieć tyle tysięcy użytkowników, w przyszłym roku tyle tysięcy użytkowników. Kłaliśmy się trochę w czoło, ale summa summarum okazało się, że grono tak właśnie zaczęło się rozwijać. Bardzo szybko gronem zainteresowały się media. My mieliśmy dużo znajomych we wszelkiego rodzaju gazetach. Bronek w związku z tym, że pracował kiedyś w radio, mógł to wykorzystywać. Dużo się u nas pisze, coraz więcej osób przychodzi do serwisu, coraz lepsze są artykuły o gronie. Tak naprawdę nie ma złego celu. Grono jest postrzegane jako coś ambitnego, coś, co różni się od papki w internecie, bo jak wiecie, główną siłą grona w tamtym czasie było to, że osoba zapraszająca nową osobę do grona w pewnym sensie odpowiada za nią. To nie jest tak, że ktoś sobie wejdzie, jest anonimowym trollem i na rozrabia, tylko ma tych swoich rodziców w pewnym sensie. Rosną koszty. Te koszty duże tak naprawdę. Płaciło się programistom, serwery, życie. No, był problem, ponieważ po bańce internetowej nikt nie chciał w grą zainwestować. Dostaliśmy jakąś propozycję zainwestowania w miarę śmiesznych pieniędzy, które starczyłyby nam na 3-4 miesiące działania, a poza tym co to jest grono, jakie zyski, nie chciały z nami rozmawiać firmy odserwerowe, no to podaliśmy. Tutaj kilka wniosków, które chyba przydadzą się przy tworzeniu startupu wszystkim. Jeśli chcecie robić jakiś projekt, to trzeba się na nim skupić. To nie jest tak, że dobre rzeczy wychodzą po stukaniu pół godziny po pracy w komputer. Trzeba mieć jakieś pieniądze, chociaż na start, bo tak zupełnie na entuzjazmie, na samej chęci się nie da wyżyć. Trzeba dywersyfikować swoje działania, czyli szukać dodatkowych źródeł zarobku, ale żeby to było z boku, nie przeszkadzało w projekcie. My, szukając inwestora, wydawało nam się, że grono jest fajne, bardzo szybko znajdziemy pieniądze, ale tak naprawdę same rozmowy trwały kilka miesięcy z ludźmi, które nie kończyły się niestety niczym poważnym. A dużym błędem w naszym przypadku był brak prawdziwego menadżera. Nie było osoby odpowiedzialnej, rozdzielającej zadania, która byłaby konsekwentna w swoim działaniu i powiedziała tak ma być i pilnowała tego, żeby to było zrobione. Trochę stąpaliśmy z głową w chmurach, a nie realnie na ziemi. No i rzecz chyba najważniejsza w tym akurat moim przypadku, że bardzo zmieni się wszystko, że przecie nawet jak najbardziej przyjaźnicie się, najbardziej ufacie drugiej osobie, zawsze jeśli coś robicie razem, podpisywali papiery, nawet na skrawku jakiegoś dokumentu, na serwetce, bo najwyżej się to zniszczy, a w razie czego, w razie problemów, zawsze może się przydać. Tutaj jest Brandley, grono spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Chodzi o historię już firmy, która powstała. W listopadzie 2004 roku pieniędzy już praktycznie rzecz biorąc nie było. Znaliśmy na skraju zamknięcia projektu. Trzeba było myśleć o tym, za co żyć, co robić. I wtedy Wojtek, jego przyjaciel właściwie z Zielonej Góry, Robert Rogacewicz, po rozmowie z Wojtkiem zainteresował się gronem i powiedział, że on chciałby w ten serwis zainwestować.
okej, czemu nie. Problem polegał na tym, że Robert chciał mieć pełnię władzy w swoich rękach. Znaczy powiedział, że on będzie inwestował i chce zarządzać. Po prostu my musimy się usunąć w cień. My, czyli Bronek i ja, Wojtek jako programista, administrator tego serwisu, no i przyjaciel Roberta został razem z nim. 17 listopada 2004 roku, no tak naprawdę bez naszej wiedzy, została zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziały miał właśnie Wojtek i Robert. Zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego zgłoszenie o prawa autorskie, nie o prawa autorskie, przepraszam, tylko zastrzeżenie nazwy i znaku towarowego. To wszystko działo się trochę za naszymi plecami. My nie działaliśmy już w gronie, znaczy ja nie działałem już w gronie wtedy technicznie, bardziej była korespondencja, spotkania z Wojtkiem, bo mieszkaliśmy już wtedy gdzie indziej. Dotycząca tego, jakie są nowe pomysły, co jeszcze można zrobić, co wdrożyć, a Bronek pracował jeszcze wtedy w gronie, tworząc, zaczynając tworzyć już nowy layout i logo. W lutym 2005 roku Wojtek zaprosił mnie na spotkanie, proponując, żebym mu sprzedał swoje oddziały w gronie, ponieważ on chce, żeby to było wszystko już pewnie załatwione. Ja, widząc, że gron cały czas bardzo ostro idzie do przodu i bardzo się rozwija, nie zgodziłem się na to, bo zgodzić się nie mogłem. Wiedziałem, że poczekam i będę czekał na zyski, tak naprawdę. Zgoda została wyrażona. Mieliśmy podpisać umowy. Czekaliśmy tak naprawdę z Bronkiem do września 2005 roku. Okazało się, że tych umów nie było. Być nie mogło. No, nie było chęci z drugiej strony podpisania z nami czegokolwiek. Gdy poszły pierwsze prawnicze dokumenty do Bendleya, z ograniczoną odpowiedzialnością, to zostały nam wyłączone po prostu skrzynki mailowe i tak było niefajnie. No i tak naprawdę od tego czasu wozimy się trochę z Bronkiem. Chcemy odzyskać chociaż część naszych pieniędzy. Ja tak naprawdę nie dostałem z grona, nic zainwestowałem kupę kasy. Przez jakiś czas jeszcze byliśmy mamieni tym, że grono nie zarabia, ale tak w końcu doszliśmy do wniosku, że trzeba działać, no i staramy się działać. Tak naprawdę to wszystko. Myślę, że więcej się nie przypisamy. Lepiej się opowiada przebity z plami, to było żałosne. Są jakieś pytania? To może, na czym polega to działanie? No jest też tutaj kwestia praw autorskich, tak, których właściwie nie trzeba też udowadniać, bo autorem się po prostu jest i nie trzeba podpisywać jakichś dokumentów, czy gdzieś rejestrować tego, że jest się przed autorem danego, nie wiem, fragmentu kodu, czy projektu. Na czym polega wasze działanie w tym momencie? Ale powiedz mi, w jaki sposób udowodnić, kto był autorem, a nie wiem, karty lojalnościowej dla grona, kto był autorem pomysłu na forum, kto był autorem pomysłu na, nie wiem, kontakty tego typu rzeczy. Tak, czy toczy się sprawa w sądzie? Nie, nie toczy się sprawa w sądzie, z tego względu toczy się postępowanie polubowne, to znaczy jest korespondencja pomiędzy prawnikami tak naprawdę. Żeby pójść do sądu, jest to duża sprawa, no i tak naprawdę kilka lat. Ja liczę cały czas na to. Tak naprawdę siedzieliśmy cicho. Ja siedziałem kompletnie cicho do momentu, w którym Artur Krasiński nie poprosił mnie o udzielenie wywiadu dotyczącego właśnie grona. Postanowiłem, że no, to czemu mam dłużej czekać? To jest bez sensu. Chciałem się polubownie i nadal chcę się bardzo polubownie z Wojtkiem dogadać. Nie mamy do siebie pretensji, chodzi tylko o interesy. No tak, ale sprawa już się toczy powiedzmy 3 lata, czy nawet dłużej. Wywołało to też w tobie duże rozgoryczenie, pamiętam naszą rozmowę przed rok temu. Ja bym już dawno skierował sprawę do sądu. No ja wierzę w ludzi. No to sprawa się rozpłynie, to już 3 lata trwa, tak? Jest nieuregulowane. Ty masz jakieś roszczenia od ponad 3 lat. To nie ma szans już się
wyjaśnić bez sądu. Zdziwisz. No, no okej, okay, tego przyszedł. To jeszcze Rosjanie. Tego jest proszę. No tak czy inaczej, po tym wywiadzie u Artura faktycznie w 4. rocznicę powstania grona został usunięty. Z grona. Bardzo się uśmiałem. Za co bardzo dziękuję. Okej, okay, ja jeszcze mam jedno pytanie. Właściwie tak, mieliście wszystkie kody, tak, źródłowe. I w momencie, jak wystartowało grono, każdy z was miał dostęp do tych kodów, nie wiem, może sobie jakieś backupy robił. Dlaczego nie wystartowaliście drugiego projektu konkurencyjnego w takim wypadku? Ale dlaczego mielibyśmy wystartować? Cały czas czuliśmy się ojcami, czujemy się ojcami grona i w momencie, w którym grono miał zacząć zarabiać pieniądze, my mieliśmy otrzymywać z tego powodu zyski. Czemu mieliśmy robić konkurencję dla serwisu, który był naszym serwisem? No dobrze, ale przed okej, to znaczy widząc już, że to przez 3 lata się nie klaruje sprawa, to trzeba chociaż teraz... Nie, to nie jest tak, że się nie klarowała sprawa przez 3 lata, tylko było cały czas, że grono jeszcze nic nie zarabia. Przecież spotykaliśmy się z Wojtkiem, ale chłopak, sorry, no jeszcze nie zarabia, walczymy i tak dalej, i tak dalej. No ale to tutaj akurat ma niewiele wspólnego, bo tak naprawdę mówimy o twoim jakimś tam udziale w tym projekcie i to, czy on zarabia, czy nie, no to jeżeli zacznie zarabiać, czy w momencie, kiedy zacznie zarabiać, to ta wojna się robi jeszcze bardziej zaostrzona, tak, więc to powinno łagodniej przejść, dopóki nie zarabiał ten projekt. Ale ja powtórzę, cały czas bardzo łagodnie przychodzimy. No, ale... no okej, okay, no, ale no dobrze, trzeba na przykład teraz nie wystartować jeszcze jednego projektu. Czy... Ale to nie jest sama sytuacja. Zajmujemy się zupełnie dziedziną też. Nie, ale to nie jest sam taki... No tutaj może przecież jakąś analogię pokażę. No, dobrze, a skąd wiesz, że czegoś tam nie tworzymy? No to tak. Nie, ja się nie pytam. Ja pracuję w jednej firmie, zajmuję się czymś, co lubię, a to, co sobie grzebię wieczorami, to już jest... Ale no to ja się tam, czemu nie wystartowaliście? A czekaj, nie masz wody filmowe, no właśnie. Jeszcze nie złożyłem strony ze sobą, chcę się dogadać. No tak, okej, ale szansa jest. Oczywiście, że jest szansa. Mam potwierdzenia przelewów, mam... archiwum mailowe, mam no wszystko, artykuły w prasie, nasze zdjęcia wspólne. Ja chcę to zrobić polubownie, po prostu. Ale widać odzyskać jakby zainwestowane pieniądze? Tak. Czy grono sobie coś? Nie chcę grono odzyskać, to nie ma sensu. Grono sobie jest, niech będzie, ja już nie mam do niego... Ja po prostu chcę dotrzymania umów, które zostały zawarte. Chcę otrzymywać zyski za moją pracę, za włożone pieniądze, za czas, za energię. Po prostu. Nie chcę robić nic złego grono, to tak czy inaczej to jest fajna rzecz, no, jeśli będzie dobrze zarządzana, jeśli wejdzie tam ktoś, kto będzie miał bardziej otwarty umysł i będzie chciał ten serwis rozwijać, jeśli będzie miał dobry PR, co tak naprawdę po jednym wywiadzie, który razem Wojtek z Robertem zrobili, gdzieś gromy na ich głowę posypały i musieli go zmieniać, no to wtedy z gromem jeszcze coś może być. No już to nie będzie taki duży wzrost, to już nie będzie nasza klasa czy coś, ale będzie się trzymało, no po prostu. Tylko musi być dobrze zarządzane, tak uważam. A tak to musi sprawa wylądować w sądzie. Jakby też miałem parę tego przypadków i co by się tak kończyło. No przez 3 lata, jeżeli nie dogadałeś, no nie wierzę w to, że nagle stanie się coś, nie wiem, ta twoja prezentacja nagle wpłynie na Wojtka tak, że on powie okej, no to oddam ci kasę. Jakby dogadamy. Jakby to kwestia twojej wiarygodności również tutaj, tak? Dlaczego nie oddałeś sprawy do sądu, skoro uważasz, że masz rację? Czy to jest tylko takie opowiadanie, w sensie jestem rozżalony, tak? Na takiej zasadzie, to teraz narobię trochę szumu, tak? Czy faktycznie masz za sobą argumenty konkretne i wtedy powinna sprawa wyglądać w sądzie? Tak jest moje. Prawo w sądzie trwa kilka lat. Ale czy jakbyś 3 lata temu to zrobił, już byś miał wyrok w tym momencie. Ale nie jest tak, bo te 3 lata temu nie było pewności, że nie zostaniemy... Okej, nawet rok temu, prawda? Gdyby od września 2006, to już na pewno jesteś w stanie zorientować się, że Wojtek nie chce współpracować, tylko wiesz, robi sobie jaja w tym momencie, gadając, wiesz, i tam obiecują różne typy mamy. I stąd zatrudnienie biura prawnego, które po prostu wymienia korespondencję z biurem prawnym. No, ale przez 2 lata nic nie stało znów, tak?
Tak, następne dwa lata nic się nie dzieje, tak? Ja ty cały czas mówisz, że chcesz się dogadać polubownie, no jakby dla mnie jest to pewnego rodzaju skrajna naiwność, tak? W tym momencie swojej strony. No i trafiłeś. Jak jest sprzedawienie, to jest prawda. No i trafiłeś. Ja jestem takim człowiekiem. To jest kwestia osobowości. No tak, ale dobra, to w tym momencie jakby ludzie ci to mówią, a ty nawet dalej mówisz, że nie, dalej będę naiwny, nie złożę sprawy w sądzie, tak? No to może złożę, czas, złożę sprawę w sądzie. To może czas zmienić decyzję, tak? To złożę, słuchaj, to są, tak naprawdę dwa razy wystąpiłem dzisiaj i wtedy u Admirała Łacińskiego, żeby powiedzieć, wcześniej byłem cicho, chciałem się na spokojnie dogadać. Mam nadzieję, że to, że więcej ludzi się o tym dowie, jakoś spowoduje, że chłopaki się wezmą w garść i będą się chcieli dogadać, po prostu. Bo tak to było na zasadzie, ja sobie siedzę cicho, niech sobie siedzi cicho, nic nie robimy, mamy to gdzieś. Nie, no okej, okay, że jak teraz siedzisz cicho, to jest w porządku, że ludzie się o tym dowiadują, tak? To teraz jakby, jeżeli chcesz być wiarygodny, tak? Dla mnie następnym jakby twoim krokiem musisz złożyć sprawę w sądzie, bo będziesz potraktowany jako koleś, który po prostu opowiada bzdury, tak? Dobra, zrobię to dla ciebie. Nie robi, tylko... Zrób dla siebie, tak? Bo w tym momencie jakby, jeżeli mówisz już coś takiego publicznie, tak? Jeżeli masz rację, to musisz to po prostu udowodnić. To jest między innymi pierwszy krok do tego, żeby się właśnie wziąć w garść, no, po prostu. No tak, tak, no też tak uważam, tak, że powinieneś po prostu to zrobić już, tak? I w tym momencie udowodnić, że masz rację w światu, nie tylko gadając, ale również w sądzie. To ciekawe. Bo wiesz, jak taka relacja, to cię wszystko wy, prawda? To może jeszcze cię odzupełnienie na przykład wskazać, tak? Zapraszam. Właśnie, bo jeszcze pomówienie zostanie spotkane sam, gdzie będzie nie tak? Dobra, przypilnujemy Lisa. Są jeszcze jakieś pytania? Znaczy prosiłbym o pytania, a może nie zamieniajmy tego wyjścia. To show, tak? Są jakieś pytania dla mnie do Tomka? Ja jeszcze mam jedno pytanie już teraz. Zwłaszcza co do faktów, tak? Co do faktów, tak. No, mówiłeś, że na początku grono to była taka, tam radziłeś, że potrzebne są pieniądze, tak? Na tego typu rzeczy. Załóżmy, że jakby konkretnie jakie to są sumy, tak? Jakie to są sumy, żeby taki startup, nie wiem, powiedzmy przez pół roku utrzymać? Zakładamy, że mamy fanów, tak? Programistę, nie wiem, grafika, jakiegoś tam menadżera, którzy traktują to, że oni jakby swoje własne pensje, tak, no to w tym momencie gdzieś tam są wliczane. Natomiast, nie wiem, kwestia serweru, kwestia rozruchu tego wszystkiego, jakie to mniej więcej twoje są koszty? Nie wiem, jakie w tej chwili są koszty. Wiem, a że... jakie były dla ciebie tak wtedy? No to było kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przez jaki okres czasu mniej więcej to kilkadziesiąt tysięcy złotych wystarczało? Kilkadziesiąt tysięcy złotych było w przelewach, wiesz, my zarobiliśmy troszeczkę na tej luksowni jeszcze cały czas i to szło, ale pieniędzy zainwestowanych było kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale nie chodzi mi o to, że teraz, nie wiem, ktoś się przygotowuje do startupu, tak, powiedzmy taki, nie wiem, zakłada jakiś serwis społecznościowy, tak, no i też chce, to jakieś tam... Ale wiem, jakie są... Droga, ale to naprawdę, to było 5 lat temu, tak, nie wiem, 4 lata temu, to zupełnie jest, to jest to ludzie, zupełnie jest co innego, więc nie wiem, czy tutaj... Okej. Bo to nie są też fakty, tak? Jak leci podróż, to zależy, tak? Na teraz na przykład miała podekwia, to było coraz więcej osoby, co nie potrzeba. Serwery są tanie, są rozwiązania, tam jedzą nowe różne formaty, inaczej teraz kiedyś się to nie było. Dane osoby jeszcze to dziękujemy tym Tomkowi. Jeszcze czy ktoś by chciał wystąpić z 5-minutową jazdą windą, tak zapraszam.